coming for the throne. Przepustka w centrum Krakowa i nagrywki z Lamborghini Aventadorem SVJ. Witaj w kolejnym odcinku programu High Five. Mamy tunel, posłuchajmy jak to brzmi w tunelu, a chociaż mamy korek. Tunel to jest to, co wy kochacie najbardziej. Jak to? Jakie to jest głośne! Czy to jest ta galeria, którą, w której możesz pokonać szlaban pod spodem? Możemy spróbować. To chyba będzie... Odpowiedzialne. Nie, to lepiej nie. Niesamowity dźwięk! Ale nisko siedzi. Zobaczcie, jak na jakim poziomie są zwykłe auta, a na jakim poziomie my siedzimy. Hit. Zobaczcie, jak ten samochód się prezentuje. Na szybko dosłownie, bo to jest... Ja się spotkałem ze znajomymi przy okazji zrobić materiał taki spontaniczny chciałem dla was. Jedno z 800 na świecie. Roadsterów jest 800. Ten samochód jest bardzo limitowany. Od Aventadora S-ki czy SV różni się bardzo wieloma rzeczami, na przykład tymi wlotami, czy dokładkami tym... Tą Alicją tutaj, jest tutaj Ala, to jest tam aerodynamik, coś tam, system Lettiva, jakoś tam to się nazywa, z tej strony tak samo spoiler. Jak już jesteśmy z tyłu, to zobaczcie tutaj, tu pod tą pokrywą kryje się silnik. Co ciekawe, my ściągnęliśmy wcześniej pokrywę tego silnika, która się ściąga bardzo specyficznie. I zobaczcie, jak to wyglądało właśnie w tej chwili, widzicie? No, przed łapkę. Jakie to lekkie jest. Właściciel nienawidzi, jak się mówi, że to jest złoty, dlatego powiedzmy, że brązowy, ale to złoty, złote Lamborghini. Cygański. Piękny, przecudowny. Co ciekawe, Aventador SVJ to jest samochód, który na Nürburgringu ustanowił rekord, jest najszybszym na świecie samochodem seryjnym z najniższym czasem, tam 6 minut, coś tam, ileś tam. No i w ogóle co to znaczy SVJ? SV to jest, już powinniście znać z mojego poprzedniego filmu, bo z Aventadorem SV robiłem materiał z takim czarnym, ale tutaj jest SVJ. J znaczy Jota, Super Veloce Jota. To jest taki totalnie usportowiony model Lamborghini. No i co najważniejsze, ja zawsze w filmach mówię, ile jakie auto kosztuje, albo w tytule widzicie na miniaturce, ten samochód został kupiony za 2800 i tyle jest warty. Troszeczkę podjedziemy do przodu i posłuchajcie stąd, jak stoję 5 metrów przed autem, jak brzmi ten samochód. Ja odchodzę dalej, a ten dźwięk nie ciśnie. Posłuchajcie, jak to brzmi. Słyszycie to? Słyszycie to? Alarm w Skodzie. To jest V12 wolno sące i to jest Aventador. Te wydechy, mimo tych norm emisji spalin i tak dalej, tych badziew, mimo to, to jest miód na uszy. Jedziemy dalej. O kurde, nie wiem, czy nie zgrzeszyłbym, gdybym nie wykorzystał tego momentu. Musisz. Mamy 150 metrów tunelu. No i lipa, słuchajcie, nie wyjeżdżamy z galerii, zostajemy tutaj. Sprawa jest taka. Pół roku. Masz go? Słynne paluszki. Jest. Masz jakieś drobne? Wiesz co, tak, będę miał. Jakieś 200 zł. Diesel? Tak. Nie, benzyna, 9,5. Dobrze. 9,8. Jak mieliśmy, to porządny pan. Zazwyczaj lejemy z tira, albo coś z Błatko bosko! Co to za samochód? Pozdrawiamy!
I co, że teraz ja? No, że teraz ty. Znaczy nie, to że się nie spodziewałem. Mamy tutaj taką... taki pasek. Zamykamy samochód. I jeżeli chcielibyśmy go potem otworzyć od razu, to tutaj podważamy i on się sam otwiera. Jednym paluszkiem można na siłownikach go otworzyć. Ale teraz zamknijmy, bo na otwartych drzwiach jeżdżą tylko raperzy w Stanach. Teraz mamy typ Corsa. Jaram się. Widząc nawet Aventadora na zdjęciach, nie wiem, cokolwiek, że ładniejszego Lamborghini już nie będzie. No takie jest moje wrażenie. Nawet patrząc na Siana, czy nie wiem, Huracana Evo, który wyszedł ostatnio. Ciekawy jestem tego następcy Aventadora, bo w 2023, tak? Ma być tak, chyba. Ma być premiera. No i nie wyobrażam sobie, że można coś piękniejszego stworzyć. Ale to jest tak po prostu, że jak coś wychodzi, to człowiek sobie nie wyobraża, a potem się przekonuje. W każdym roadsterze mam ten problem z nagrywaniem, z dźwiękiem, ale może będzie dobrze. To jest jeden z najmocniejszych samochodów, który prowadzę. Było tylko kilka mocniejszych aut. Pięć, nie wiem ile. Ale to dodaje takiego respektu. Poza tym muszę uważać też na innych prowadząc ten samochód, bo na przykład teraz na tyłku siedzi tam jakiś gość, który z telefonem na wierzchu jest. No i nie, trzeba mu chyba po prostu zredukować i odpuścić. To było takie leciutkie przyspieszonko, można powiedzieć. Wyżej pewnej prędkości już nic totalnie nie słychać. Ojejku, jak to musi być słychać. Teraz w tunelu słyszeliście to. Piękny jeden look, zdjęcie na Instagram. I lecimy dalej. Słyszycie to? W pewnym momencie się kończy. Chciałeś głośniej słyszeć silnik, to właśnie cudę. Tu jest ta szybka, którą opuściłeś. Pierwszą setkę Aventador SVJ osiąga w niecałe 3 sekundy. Niektórzy mówią nawet 2.7, 2.9. Trzeba mieć historię, rzeczywiście, taką? Ściema? Nie trzeba mieć historii w Lamborghini. Nie wiem, może trzeba mieć znajomości. Rozumiem. Ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Razem jakby to samo uczucie jak dziecko. Tak. Ja już wiem, dlaczego kobiety tłumaczą, że my jesteśmy jak dzieci. Bo jak mamy takie zabawki, to są duże zabawki dla nas. Możemy być inni, no taka jest prawda. Nie spodziewałem się nigdy takiej sytuacji, że po prostu będę miał samochód, po którym przejadę trochę parę tysięcy kilometrów. I nadal będzie to samo, i tak? Przestanie mnie cieszyć chwilowo, nie? Każdym samochodem tak jest, miesiąc, dwa. Tu po prostu mam pragnienie tego, żeby wrócić do domu, złożyć sobie dach i przejechać się 20 minut tym samochodem. Takie spacery, to ja lubię, nie muszę w ogóle wkładać wysiłku. Inni sobie chodzą, drudzy sobie na rowerze jeżdżą, a my sobie jedziemy Aventadorem SVJ po bulwarze w Krakowie, no spoko. Podjechały służby, straż miejska. Mamy. Jak to bucha w ogóle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, naprawdę. To był świetny materiał, spontaniczny, totalnie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów świetnych, ze świetnymi super samochodami, najlepszymi w Polsce. Żegnajcie, do zobaczenia, cześć.